Siemaneczko, jestem Peppertem Games. Witam Was w grze Farmers Life. Przypominam sobie czas do maca. No i parę rzeczy się tutaj podziało. Poprosiła nam się świnka. Dzisiaj jest trosiaczek nowe zwierzątko na gospodarstwie. Dobra, może go zostawimy jednak, to żeby nie ryzykować. No, rzadka po prostu. Fajnie. Udało się. Musimy kupić trochę paszy dla naszej maciorki. Tutaj widzę, kurde, jeszcze zipio. Muszę mi powstawała, bo jest godzina piąta. My dzisiaj, wiecie, chciałem zobaczyć, bo robiłem parę rzeczy. Zrobiłem sobie oświetlenie stodoły. Na dzisiaj jest piękna stodoła miarę oświetlona. Ale tym, tą nęką, bo na tej nęce jeszcze nie jest potrzebna. Tu mogę chyba tylko jeszcze poświecić dwa lampy i to będzie wszystko. Więc na razie to sobie odpuszczam. Na razie to jest najważniejsze, które właśnie przybijmy, że i to wszystko. Żeby kasy sobie tutaj narobić. No zarabiać. Dobra, musimy parę rzeczy porobić. Dzisiaj, jeśli jest marzec, musimy przekopać ogródek. Przekopać sobie ogródek, mamy lampy włączone, to mniej więcej wiem, gdzie mogę sobie przekopywać wszystko. Zwierząt też nie wypuszczam, bo jeszcze trochę za wcześnie. Czy to będzie dawało coś widać? Zbytnio nie wydaje, więc, ale... To jest. Tu coś było posiane, posadzone, a nie pamiętam, borówka. Borówka chyba jeszcze nie urośnie. Dobra, zobaczymy. Czy coś tutaj przekopię? Oj. Jak to robiłem? Zawsze piątką chyba, tak? Piątka. Przekopiemy, zobaczymy tam co mamy, bo mamy kupionych 46 nasion kapusty. Kapusta dość dobrze ogarnięta. Cenowa jest, więc mogę trochę by było tego nie wyciąć. Znaczy nie zasiedzieć, przepraszam. Trzeba trochę pokombinować. Może się rano zrobiłem, żeby wiecie, później nie bałam mówić. Sobie. No, widzę, że się zaraz opadka zrobi, to dla mnie nie jest dobra wiadomość. Mi się powoli winno robi. Więc jest gites. I tak to proszę Państwa jest. Będziemy trochę wcześniej teraz nagrywać. Się uda. Okazimy się trochę chyba przy ziemi. Dobra, nieźle. Trochę roboty powiem, live był. Ogólnie też w środę chyba. Czyli my? To jak w środę. Właśnie po tym update'cie. Był live. I to trochę się porobiło, tak? Na tym live'ie. To był tu, pozdrawiam serdecznie. Dobra, musimy się jednak chyba kimnąć tą godzinkę na tą godzinę siódmą, bo naprawdę tutaj będzie lipa. Światło niestety jest taka lipa, że tu się nie da jak powiedzieć. Ogólnie jak powiedziałem, jesteśmy po update'cie. I parę rzeczy nam tutaj ogólnie doszło. Proszę Państwa, doszło nam parę zwierząt ogólnie do chowu. Czyli doszły nam kurwa, bata się zniszczyła, zajebiście. Bata się zniszczyła, to niedobrze. Ale i tak wam pokażę wszystko to, co jest. Pójdziemy sobie do... Czekajcie. Czy jechać motorem? Motorem podobno jest dużo szybciej. Ogólnie chyba muszę sobie kupić z powrotem rower, żeby po prostu lepiej mi to wychodziło. Mimo to trochę paliwa mam przyjmało. Tego paliwa tutaj za dużo nie posiadam aktualnie. Jak kupować paliwo, to też mi się nie opyla. Co chwilę, więc muszę coś sobie będę musiał ogarnąć. Jakiś inny środek transportu. Paliwa to 9 litrów. A już wezmę wszystko. Wiadomo, na ciągnikiem nic tak nie kombinuję, nie robię. Więc sobie weźmy tak. Idziemy sobie na... Tak. Napalimy tą łopatę. To jest po jedno. Już ci brzucho buczy, to już cię po tasie nakarmi tam swój. Trzymano. I ja nie. Napaliliśmy tą piękną łopatę.
O kurwa, nie stać mnie teraz, zapomniałem. To teraz dopytałem. Ajajajajaj, da szybko, da szybko. Ci butelki z bimy trzeba, przecież kuziwa. No tak się człowiek pośpieszy, że zapomniał o bimie, że musi strzelać na przykład. No, rzeczy takie się zdarzają, no. Nie uszukujmy się. Dobra, tu widzę, że chyba cały bimbe, wszystko jest ogarnięte. Dobra, teraz tak, 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 dobra. Mamy 8 butelek już ogarniętych. Możemy sobie lecieć na początek. Musimy to porobić. Ogólnie też musimy chyba pokombinować już trochę z terenem, czyli chodzi mi bardziej o zakup czego zalesienia tutaj, żeby trochę drzew mieć w swoich tego silo. Dobra, no aha, czyli znów przyjechałem, nie tu przyjechałem. Fenomen. Dzisiaj jest fenomen odcinka się moim. Coś mi się w głowie chyba stanęło. dobra. Patrzcie, i to jest pierwsze zwierzątko, które można sobie kupić, czyli jest kot. Jest kot, można sobie kupić psa. Więc trochę takich rzeczy można już oganiać, powiem szczerze, więc to nie ma tragedii. Teraz tak. Co muszę pojechać kupić? Tej ilości pieniędzy. Zrzeło. Nie kupić drzewo, plus taki, to dzięki temu motorowi mogę sobie tutaj ogarniać wszystko, kłaść sobie wszystko do tej skrzyni. Więc siemano, możemy kupić sobie psa za 1000, a kota za 600. Czekajcie, teraz tak, żebym miał lepszą cenę, chyba słupki kupię. Dobra, niech tak będzie. Przynieśmy te słupki tutaj. Mam nadzieję, że mi się jeszcze tu zmieszczą na tyle, żeby właśnie iść i ogarnąć. Dobra, nie jest tak źle. Bo pewnie muszę mieć dość dużo drzew. Jest trochę taki trochę odcinek taki miszmaszowy, no ale co zrobić. Ogólnie jesteśmy, jesteśmy tutaj. Mamy też parę rzeczy do budowania teraz. Dokładnie będziemy mieli, teraz wam pokażę. Garaż. Nie wiem, betonowy. Dobra, wam pokazuję, o co mi chodzi. I mam parę fajnych rzeczy, które możemy zrobić w domu. A widzicie, znacie Stepana. I u Stepana możemy parę fajnych rzeczy kupić. Jak pamiętacie, tutaj można było kupować takie farmy, nie farmy, gramofony, nie taśmy, tylko miny winylowe. Teraz możemy kupić bloczki betonowe. To jest spowodowane tym, że możemy postawić murowany budynek gospodarczy. To jest plusem. Zajebistym plusem. Ja wam później to pokażę na ogólnie na gospodarstwie. Ale mamy tak tapety, które są zajebiste, bo możemy w końcu upiększyć nasz dom w środku. To też będę właśnie chciał zrobić. Może nie w dzisiejszym odcinku, bo będzie tego zbyt dużo. Tu mamy parkiet ogólnie. Możemy jakieś fajne wzory wziąć sobie parkietu zrobić. Nie ma to prawda, bo tapety na ścianę, pakiet to jest oczywiście na podłogę. To nie ma nic więcej do dodania, tak można powiedzieć. Ale bardzo fajnie tutaj jest z tym zrobione. dobra, będę się spostrzegł, gdy są. Ale co jest fenomenem, w sumie można powiedzieć. Powiedz, wam pokazuje. Jedziemy sobie do księdza. A czemu do księdza? Bo ksiądz to ma w ogóle teraz shit totalny. Kurde. Nie ten. Nie to. Bo ksiądz też zaczyna handlować takimi rzeczami. Kurwa, ja jeleń na to. Czekajcie, a tu co to jest? Znaczy zapłacimy. Jak to się kurwa zrobiło, że tak to wyszło? Muszę zapłacić pewnie za energetykę. Elektrykę. Pozwolenia. Mamy pewnie zapłacenia. 43 zł. To nie jest bardzo dużo. To jest praktycznie nic z nikoma przy takim zużyciu prądu. Dobra, siadamy. Lecimy dalej. No się tylko się właśnie ten bierzał. No też ma bardzo fajne rzeczy dodane. O dziwo, jak to się mówi, po coś tylko księdza w końcu mogli dodać.
Nie pamiętam, kto jest, on się wyjeżdżał. Tyk. Patrzcie, ma taką... O kuźwa. Mają taki... Właśnie taki wystój niby... dom w środku. Więc wam zaraz to pokażę i wam zaprezentuję, jak ksiądz handluje sobie. Masz darowiznę. 20. Masz darowiznę rodzinną. A nie, czekaj. Rodzinny sklep, odkryłem, że... Czekaj, nie. Pogadamy. Nie, gdzie to było? Mówię poza nagadka. 500, 500, 50, 100. Po rzymsku. O ty kuźwa. To masz tu darowiznę. Ej, no bez jaj. Księciu. Ej, nie mogę kuźwa tam pokazać. Ale jaja. A ma przecież takie to właśnie rzeczy. Ale nie mogę, nie wiem czemu nie mogę wziąć. Dobra, weźmy to, ale nie wiem o kiju grzyba chodzi. A mam ten wziąć do tej tadzika. Rodzinny sklep. Pokaż na mapie. Czyli co, musimy teraz kuźwa księdzu pomóc, bo on nie chce pokazać wyposażenia wnętrza. Ajajaj, ty księdzu jesteś hachment. Jakiś kurwa hachment, jak skurwa jestem. Każdy ksiądz chyba. Dobra, mamy ogarnięte to i teraz lecimy na gospodarkę. Chaotycznie, ale skutecznie. Dobra, to nas zostaje, bo to nie ukradną. Idziemy, prowadzimy krowę. Musimy prowadzić owce. Teraz tak, cyk. Wyprowadź. Chodź tu. Jestem prowadzić. Wyluj. Mam nadzieję, że będzie się inna. Mogę cię wydoić? Mogę. Dobra. Wyjmy. Trochę chaotycznie. Ale powoli to robimy. Dzisiaj to święto jest. Zima ja to nazywano i to. Znaczy na dzisiaj w zasadzie, jak to powiedzieć. Dobra, musimy wziąć tak te drzewo. Drewno. Drewno. Pójdź tam jeden. Lecimy, bo musimy spalić tą naszą. Stój. Tak, mamy 5 słupów, które tutaj wrzucimy. 12, dobra. Tutaj musimy wziąć kolejne słupki, jak 6 będzie, to jest teraz tak tu. Na tym mimo, że najlepiej dorabiam praktycznie, można powiedzieć, bo jest trochę jakby kijał, było mi tego teraz tak nie zrobił. Dobra, teraz tak, zacie to tutaj i tutaj słupeczki. Dobra, tu mamy, musimy tylko wziąć trochę wody znaleźć. No i tak, zaraz damy tutaj te podłużej, żeby móc sobie... Dobra, napij się ze studni najpierw tutaj Kazimierzu, żebyśmy nie padł. Teraz nabierz wodę na kubełka, żeby dalej do bimbrowni. I będzie elegancko. Czekaj, to było tu, nie tu, tylko to było tu. Dobra. Git. Teraz mi starczy. Zapewne. Teraz musimy przekopać ten nasz ogródeczek. Miałem możliwość, tylko tak. Musimy to pewnie wziąć i tego co widzę. Jeszcze haszczyk wycinać tak zwanych. I to kapustę chcę właśnie teraz ogarnąć w tym odcinku. Mamy to z głowy. Więc tak, a tutaj mamy to samo. Czy musimy przekopywać, czy nie? Ej, co kuźwa jest. Pielnik może pewnie już. Tak, dobra.
Haczkę, dotykę, haczkę. Wziąłem się ogarnąć, musimy trochę obornika wrzucić tutaj oczywiście, żeby móc sobie tutaj elegancko to wszystko posiać. Nie, to tutaj będziemy na tym kawałku sobie tutaj siać. Musimy kupić ten tytoń ogólnie. Posiać ten tytoń, bo tam wiadomo, to są moje takie niszowe uprawy, tytoń. Jest, w zasadzie nie są, tylko jest niszowa uprawa. Teraz nie wiem, jak to będzie dla was, w ogóle to jest strasznie, jest mało. Ta zimę, zaraz pójdziemy sobie, kupimy cukru, sobie zrobisz kawę, gorącą i herbatę, albo ewentualnie jak będzie budeczka, to sobie zrobisz ogrzewającą herbatkę i też będzie git. Moim zdaniem będzie elegancko wtedy. Pyk. No jest kawałek pola, to jak co. Uzimacja, ja powiedzmy, to się popsuje. Może ktoś mi napisać, czy mogę sobie sam naprawiać takie rzeczy. W sumie mi się mam jeździć i naprawiać co chwilę, to jest bez sensu moim zdaniem. No zobaczymy, może teraz będzie git. Wezmę sobie wedeczko i nawieźmy tą, w cudzysłowie. Pewnie kompostem i rośnienia ten kawał. Czy to będzie idealny? On jest zbyt, ale coś takiego. No kompostu tak to mamy dużo. Tak mi się zdaje, bo jeszcze jeden kubeł pewnie mi się powinien przydać, pewnie będzie. Nie wiem, czy tak to będzie działało w ogóle. Jestem tylko ciekaw strasznie. 100%, 100%, 50% nie pokazuje. No zobaczymy, chyba się jemy. Żeby nie tracić czasu i naszych zarobków. Nie, co jest, ale nie mogę tutaj. Tutaj to w ogóle tego nie mogę siać. Niczego. Nie wiem, czemu to jest spowodowane, ale czymś jest spowodowane. Co jest taka. Tyk, lecimy, się jemy. Ile się uda, tyle się uda. Co wam chodzi z tą gremą? Za dużo, żebym tu wtedy wziął ogarnął, czy co? O, tej kapusty tam pełno. Więc musimy iść naprawić. No i tutaj już nie możemy. Ten 21 na 7 zostało. Dobra. Żeby tam miał coś po motor teraz. Tak zalesie. Bawimy tą motykę. Pohandlujmy. Naprawmy motykę. No i teraz tak. Idziemy do dudu. Ej, dopuszczaj do. Nasze, tak powiem, pozwolenia i trzeba mieć pieniędzy na to. A podejrzewam, to nie dość sporo. Się no mają, jeszcze tutaj dobrze jest. Mrownia się kręci, jest elegancko. Tu nie ma co przesadzać, nie ma co to wykminiać. Czekajcie, jak łopatę dowiedzimy mi. Czyli łopatą samą nam też się uda, to nie wiem, trochę nie tyby tego, może ja coś tu po prostu źle robię. Teraz głodny jesteś na wii, no już masz ta zimna. Starczy ci? Tego chleba to muszę jeszcze pokroić. Trzeba trochę pokrojonego, znaczy kupionego, przepraszam. Więc teraz... Niby muszę dziecko wyciąć, ale jakoś tam powoli poszło to, dobra? Szczerze to nasionek zbytnio nie widzę. Tu by się też przydał puścić cup. Wstawić, żeby w tych grządkach, które wsiejemy w ogóle, to byśmy wtedy wiedzieli, gdzie co jest.
Tyk. Ale rozumiem, że to tak jest. I ludzie mogą to wiedzieć, ludzie mogą to bardzo. Dzielne grządki też będę przygotować tutaj. Te światło się tyle przy grządkach. Stało nam jeszcze 11. Dobra. Więc bierzemy sobie kosę. Kłosa jest tu i trochę tu powiększymy z tej strony. Teraz w ten plac. Warzywka. Zobaczymy. Znaczy dużo tego nie będzie. Trzeba wygaszać, ale wiecie. Jednak trzeba trochę przygotować, by nie patrzeć tutaj tak się na naszych zwierząt. Tam będziemy mieli zwierząt, tu też będzie elegancko. To czemu nie chcemy, tak? Ojej, Kazimierze, ty się nie poprzyciałeś. Dobra, jeszcze raz motyka. Teraz będzie git, powinno już chyba być git. Te 11 grządków to powinno być git. Ciekawe, czy mógł ogólnie tutaj na tych, powiedzmy, tych górkach mógł zasiać sobie, nie wiem, malin, czegoś, porzeczek. Dobra, zobaczymy, czy już teraz starczy mi na ten grzech, czy mi nie starczy. Pyk. Tu już jest unanięty. No jeszcze zostało mi jedno nasionko. Jedno nasionko trzeba gdzieś pędzić jeszcze, to by pasowało gdzieś. Dobra. Jest godzina 15. Na dużo czasu już nie spędzimy tutaj, dobra. Dobra. Jest ogarnięte mniej więcej, co chciałem teraz. Jest godzina 15. Co musimy zrobić? Mamy tylko 300, niecałe 300 złotych na koncie. No to trzeba pokombinować, ale jeszcze na początku. Tak pomijałem. Mamy nową fotki, to chyba, że mamy, nie mamy. Ale co mamy? Mamy budynek gospodarczy, w tym potrzeba 20 bloczków betonowych, 30 desek na początek. Później 194 bloczków, żeby tą ścianę postawić. 148 fal eternitu i 90 desek. I powiem szczerze, budowa takiego garażu, znaczy garażu, który bardziej obłada, czy coś w tym stylu usługowa, dość potrzebna będzie, ale na coś też trzeba będzie zrobić. Na pewno też wiem, że tu muszę pociągnąć sobie teraz oświetlenie, żeby też nie tracić czasu na to. Ogólnie też muszę zobaczyć, czy ja mogę gdzieś postawić, ale dla samego siebie teraz. Duża wiata. Dobra, a teraz magazyn. Co za kuźwa magazyn. Aha, jakieś tam pewnie pięduki. No nie, bo chciałem, wiecie, zrobić. Chciałem zrobić nowe boksy dla kur. Jest taka możliwość, bardziej to wolał. Ogólnie też muszę zobaczyć, czy ich nut jest. Ale wątpię, bo jest maj. Przepraszam, maj, marzec. Nie wiem, ja tych uli narobiłem, ale nic z tych. Ale tu nic nie mogę ogarnąć. To by trochę drażni. Może ja to po prostu źle robię. Może jakieś kwiaty muszę kupić po prostu, czy coś w tym stylu. Ale mam plan na to, żeby to zrobić. Czyli chodzi mi o pewnie zniwelowanie tego po to. Wyrównanie tego wszystkiego. No i sprawdzenie tego ciągnika, którą tu teraz trzeba też ogarnąć. Czekajcie. Co ja muszę zrobić tym ciągnikiem właśnie, bo ja też chcę to ogarnąć, żeby po prostu tym ciągnikiem coś robić. Napraw ciągnik.
Czyli tak. No rozumiem. Tak, muszę klucz francuski, mam pasek klinowy, mam wydechową chyba też mam, filtra i mam pełnię tylko koło, tak? Tak mi się zdaje, że tak to tylko jest. Tak, zobaczmy, mam rurę wydechową, mam jakieś butelki, później mam. Ale wiem, że tak, rurę wydechową mam, pasek klinowy mam. Pasek klinowy mam. Tu jeszcze gdzieś jakaś skrzynia była szczęściami. Fit olej mam, pasek klinowy mam. Więc potrzebna mieć koło, kierownica, klucz francuski, tak? Kierownica, koło i klucz francuski. To nie jest źle. Powiem szczerze, nie jest źle. Jest to do zrobienia. Na następnym odcinku. Może już go w końcu uruchomimy. A co tu się stało? Ułożysz kuziwo. Zaciek się skończył. Dobra, zróbmy tak. A tutaj tak samo, czy że tutaj jednak się dalej to robi. Dobra. Po prostu tu się nie zwróciłem uwagi, wiecie? I dlatego to tak wyszło. Dobra, mamy ile butelek, butki wzięte i mamy nic. Oj, moje niedopatrzenie, moje niedopatrzenie. Jedna buteleczka, to za dużo tego nie mamy. Sens jest z tym jechać gdzieś? W sumie nie warto. Już może ten ksiądz mi teraz tak po tyłku dał, bo teraz nie mam co z tym robić. Dobra, teraz musimy tak złom wyciągnąć, bo kupiłem trochę złomu. A, czekajcie, śmiesznie nie muszę tak robić chyba. Wystaw ten złom. Czemu nie mogę tak? Nie mogę tak wnieść? Złomu teraz? Dziwne. No bo idziemy jeszcze na ten na penie, żeby sprzedać te jajka. I co kupę nie kupić? Już trochę. Żeby kupić kawę. Kawę. Dobra. Musimy sprzedać te jajka. Pochodujmy. Ty masz cukier, bo nie masz. No dobra, mam potrzebne jest do kawy. Jeśli nie będę do kawy, spuszczam do kawy muszę. To ogarnięte. Nie. Zrobienia kawy, tam chyba tej ogrzewającej. Dobra. Masz obok sodołka, trochę lepiej wygląda. Czerwono-zielona, to tylko ten dom muszę trochę palić bardziej, bo ten dom tak mi trochę kolorystycznie nie pasuje. Ale muszę też pewnie się trochę to chyba ogarnąć. Czekajcie. Parzona kawa, muszę tylko rozgrzać ten. Dobra, czyli mogę sobie tutaj ogarnąć. Parzona kawa. Dobra, nie było wody, musimy myśleć. W naszej kuchni się trochę chłopa się rozgrzeje. Przy okazji się tam teraz będzie paliło. Tak, złom. Bo miejsce tu leży. Woda. Parzona kawa jedna już jest. Zdejmij tu. Czy jeszcze będzie szansa, żeby ją gotować? Tylko tak, na pewno muszę dodać wody. No i teraz co? Czy jeszcze mam możliwość ugotowania parzonej kawy? Cukru nie mam, ale tu nie ma tragedii już. Bo już będziemy trochę tej kawy mieli, to już troszeczkę go rozgrzeje i o to mi chodziło. Patrzcie, mam zacierania budowy, musimy w końcu też to ogarnąć. Zacierania budowy, bo zakupuję ten zacierania, jeśli ja mogę coś w końcu porobić swojego, tak? To może w końcu brak, kiedy zacząć siać. Masz 61. Zacier ziemniaczany, zacier zupa grzybowa, zacier malinowy, zacier z owsa. Najpierw trzeba zrobić przepis, to mnie szkoda. Ja tego nie mam, jabłkowy, najpierw trzeba zrobić przepis. Borówki i cukier, dwie sztuki, później maliny i cukier, dwie sztuki. To też suma się, nie bawić, nie trzeba, inaczej. Balić się można, tylko trzeba to będzie robić po... tak powiem, właśnie siać buraki. Trzeba będzie na pewno wtedy, to będzie lepiej. Dobra, mamy tak,
Dokładnie mi trochę jedzenia, prawo. Na rzecz naszym bydlaczkom. Damy dla ciebie. 23, tutaj nie wiem ile ma. 3, no ma, nie ma tak źle. To się nastarczy. To się jeszcze mieliśmy zrobić? Na razie chyba nie. Musimy na pewno gdzieś też pousuwać. Właśnie, musimy co mamy dzisiaj zrobić. Potrzebam łopatę, mam łopatę, dobra. Usunęłam te pniaki trochę. To mi tu przeszkadzają. Bo też sobie będę chciał trochę posadzić drzew. Tak może nigdzie tutaj nasz zestaw ewitujący do cięcia drzewa. Wysok. Właśnie jest. Trochę tych nasek można naciąć. Tak pewno trochę wygodniej niż sobie by myślał. I tu kłonek, a zim sobie kanasz. Dobra, mamy tak. Daj, tu mam jeszcze kawałek drzewa. To zetnij. To unieś, bo on zaraz pokaże, jak się elegancko tym drzewo tnie. Tym tartakiem. No, się dzieje, że taka coś kupiłem. Trochę bardziej wygodniej mi jest deski robić. I to wszystko. Nie wiem, trochę lepiej. Pod tym względem. Dobra. Czego bym też chciał pochować? Tam kłady się pasą. Dobra. Rzuć. Musimy tak podpalić maszynę. Więcej. Podnieś. Naciągnij. No. No i widzisz, jak to elegancko teraz. Takim czymś można. Elegancko drzewo kosić, ciąć. A tego tej desek już jest. Dobra, tego tej desek już jest. Chyba mamy jeszcze te pniaki. Bo mamy, jak to się mówi, bydło i zwierzęta i patrz, gorzej odcinek. Tak ogólnie posadzić trochę tej drzewa. Trochę cholernie drogie są. Mogę szkoda, że zdolne gdzieś nie mogę kupić taki typowy, tańszy. Sadzone to było zajebiście, tak to o. Kolejny to ma. Podnieś, idziemy pod nim patuszeń. Jeszcze trochę mięsa będziemy mieli. Pyk. Więcej. Nie, inaczej chciałem. O. No i git. Mamy. Teraz patrzcie, ja sobie mogę wziąć teraz, włączę te światełko. Mam teraz elegancko, czekajcie. O. Wszystko obświetlone elegancko. Tak jak chciałem, tak jest. Dobra, chodź do owca. Będziemy już się powoli kończyć odcinek. Więc wprowadź tu zwierzę. Weź tu wprowadź tu zwierzę. Tylko czekaj, ona też już później wam będzie zaraz koniec. Jest 9 miesięcy. Trzeba będzie za sztukę kupić. Dobra. Elegancko, tyk. Cyk. Zobaczmy jeszcze wibrownie, jak tam wygląda sytuacja i będziemy kończyć. To jest fajnie, bo tak patrzcie, tyk. Ciemniej, no właśnie tak nie jest ciemno, ale już trochę się ten ból nam daje. Więc radości. Pod tym względem, dobra. Mamy tak, weź butelkę. Weź butelkę. A, jeszcze kapusta tu jest. Tu bierzemy kapustę. Czy posadzimy tą kapustę do reszty. Trochę słabe światła są te lampy. Te lampy są trochę słabe. Powinny być trochę mocniejsze. To powiem szczerze, żeby dużo lepiej by było, ale... Teraz zima teraz znać to miejsce, gdzie to było kopane. No nic, nie uda się teraz.
Chyba, nie będę przedłużał. Myślę, że może go byłoby to na tyle, jeśli taki odcinek mi się podoba. Serdecznie, bo chyba go rekomendować. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się na 7 godzin kanału.